Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam do dalszej rozgrywki w grze The Last of Us. Myślisz, że to świetliki? Nie, nie sądzę. Czemu zarażeni mieliby być tak blisko laboratorium? Bill wykorzystywał je w celach obronnych. Może oni robią to samo? Tak, bardzo możliwe. No właśnie, przyjechaliśmy tutaj przez tą bramę. No i lecimy dalej, czekajcie, stąd tutaj żeśmy byli, w tych drzwiach, no cóż. Dobrze, teraz prosto, chyba. Ja tu wolę sobie chyba jednak na piechotę pozwiedzać. No, tym razem nic nie ma po tej stronie, zobaczymy po drugiej. Tutaj też nic nie ma. Dobra, wskakujemy na konia. Wskakuj na konia. No i tutaj już sobie też pozwiedzamy na piechotę. Zero strażników. Pusto. Tak, myślałem, że kogoś już spotkamy. Chodźmy do środka. Byłeś tu kiedykolwiek? Co? Uniwersytet? Tak. Dlaczego nie? Bo urodziła się Sara. Byłeś żonaty? Przez chwilę. Co się stało? Okej. Zbyt wiele? Zbyt wiele. No nie chcę mówić za bardzo. Ciężkie przeżycia. Jeszcze tu taśmy mamy, ale aha, nie możemy wziąć, dobra. No sporo tutaj tych rzeczy jest. Trzeba tylko szukać. No, a tutaj pusto. Kolejny nieśmiertelnik. Czy znajdziemy jakiegoś żywego świetlika? Miejmy nadzieję. Co tu pisze? Erik Griggs. 111 numer. Tutaj nic nie ma. Dobra, idziemy dalej, bo to... Ten kontener mnie zastanawia, ale nie. To nie to. No dobra. Chodź, Eli, tutaj. Przeskoczymy sobie na koniku. Wskakuj na konia. Wskakuj na konia, to mi się podoba. Sam do siebie mówi. Hej, a może tam? Tak, to chyba jakieś wejście.
ciężko, jak się tam dostać. Dobra, zejdźmy. Zamknięto na amen. Musimy znaleźć inne wejście. Może przejdziemy górą? Niby jak? Niby jak? Chyba tędy. Co to mi pokazywało? A, wiem. Trzeba kosz na śmieci podstawić. Już wiem. Ale jeszcze ja tutaj zerknę. Bo może tutaj być coś ciekawego. Tu jest taka wnęka fajna. Nie, nie ma. Dobra. Ten kosz trzeba po prostu tutaj podsunąć i wtedy będzie... Górą się przedostaniemy. Bardzo dobry pomysł. No, jeszcze trochę. O trochę, o co się... Nie do końca o to mi chodziło, ale okej. No. Weźmy sobie... O. Dobra. Chyba to jest to. Jeszcze tu się rozejrzę. Jakieś drzwi mamy, ale nie. Zamknięte. No dobrze. W takim razie wskakujemy na górę. I tędy. Dobra, jesteśmy w środku. Chodź, mała, podaj mi rękę. No chodź. Dzięki. Rozejrzyjmy się. No więc właśnie. Jakaś szuflada. O, naboje, proszę. Halo? Nie ma świetlików. Świetlików nie ma, ale jest za to baton. Czy mamy tu jakąś cegłę? Cegieł pełno, tylko żadnej nie możemy podjąć. Zaraz może coś tu znajdziemy. O proszę, ile śrubek. Chociaż słuchajcie, jak mamy tutaj wszystko w zasadzie, to możemy sobie jedną apteczkę zużyć, tak naprawdę. O, i zaraz sobie ją odbudujemy. Dlaczego tego nie mogę podjąć? Aha, bo muszę apteczkę odbudować, no tak. I zaraz będziemy mieli komplet. Tu jeszcze jakąś wodę znajdziemy i... proszę bardzo i mamy wszystko. Także nawet nie musieliśmy tam tego batonika zjadać. O, śrubki i naboje.
Znaczy ładunki wybuchowe, tak naprawdę. Dobra, jeszcze przejdźmy sobie tutaj. Ale tu już więcej nic tam nie było ciekawego. No dobra. Co tu mamy? Hop, hop! Świetliki! Ej, Eli! Mam tu lekarstwo na zarazę! Jacyś chętni? Nie róbmy hałasu, póki się nie dowiemy, co jest grane. Dokładnie. Oj, Eli, Eli. Nic przydatnego. Została po nich tylko aparatura medyczna. Nie rozumiem. Spakowali się w pośpiechu i uciekli. Może ktoś został. Nie oddalaj się. No więc właśnie, tylko czekajcie, jeszcze ja tutaj zrobię mały rekonesans po tej stronie, bo żeśmy w końcu nie dokończyli. Mnóstwo tej aparatury medycznej tutaj jest, tak prawdę mówiąc. Nic z tego nie można użyć. No takie trochę to podejrzane wszystko. Według mnie. No i co? A ostrze musimy użyć, dobra. Proszę bardzo. Co tu jest? Jakieś dziwne sprzęty. Najważniejsze, że jest amunicja. Punkty doświadczenia. Super. Dobrze, zobaczmy, czy możemy coś wytworzyć. Bo ja bym chętnie... dobra, niech będzie to też. No, w sumie się nawet opłaciło. I teraz tak, cofnijmy się może tam, zaraz, gdzie to było? Tu był gdzieś chyba stół, gdzie moglibyśmy coś wytworzyć sobie. O właśnie, o to mi chodziło. Bo mamy już troszeczkę... Wierzmy się do pracy. No właśnie, mamy troszeczkę już elementów, więc możemy co nieco ulepszyć. No myślę, że to będzie nam jak najbardziej przydatne. Szybkostrzelność, no nie o to mi chodziło. Właśnie tutaj, przybicie. Tak, to bym zwiększył zdecydowanie. Przybicie pancerzy, bo tu już wszystko mamy 75, mamy 207, fajnie. Dobra. Szybkość, zasięg, odrzut pojemny, szybkostrzelność. Szybkość przeładowania. No weźmy sobie może to, szybkość przeładowania. Dobra. I teraz ja bym jeszcze chciał zainwestować co nieco w łuk, jeżeli coś możemy tutaj zrobić, bo
to szybko strzel. No nie. Weźmy sobie ten łuk. Zasięg przede wszystkim. Czyli to. Szybkość naciągu, to też jest ważne. I przeładowanie nie możemy już zwiększyć. No zresztą tylko 12 tych mamy. No i dobra. To by było tyle. To by było tyle. No może nie to. Dobra. No to lecimy. No już jestem. Czekajcie, tu jest ta winda, patrzcie. Ale ona coś zepsuta chyba z deka. Nie, nic z tym nie zrobimy. Nic z tym nie zdziałamy. Dobra, lecimy na górę. Tu też kolejny batonik jest. Ale akurat nie potrzebujemy. Tu jest zatarasowane. Tutaj nic nie leży już. No dobra. Nie ma ciał. To dobrze, prawda? Jeśli dowiemy się, gdzie sobie poszli. Oj, coś tu było. Taśma i naboje. To lubię. To mi bardzo, powiem wam, dziwnie wygląda i podejrzanie. Bo powinni być, a ich nie ma. Takie duże. O. No co jest, że on nie chce tego? A, bo Max jest. A to co, magnetofon chyba. Tak, dyktafon. No posłuchajmy. Zarażeni zabili dwóch kolejnych strażników. Mają zwołać zebranie w sprawie bezpieczeństwa labu. Mamy tu cały nasz sprzęt, wszystkie dane. Personel przyzwyczaił się do życia tutaj. Muszę przeprowadzić kolejny test. Ta ogólna indolencja doprowadza mnie do szału. No więc właśnie. O, ile tutaj elementów. Tu pusto. Aha, tu byliśmy już, dobra. No nic, chodźmy dalej.
No. Tutaj coś jest, punkty doświadczenia. Batonik. No tu już żeśmy byli. No można było tymi pokojami, by było też w sumie się przemieszczać. Naboje. Dobra. No i tutaj koniec. No dobrze, idziemy dalej. A to co? Jakieś zdjęcie rentgenowskie. Zdjęcie rentgenowskie narośli grzybiczej na mózgu pacjenta. Ciekawa sprawa. Czyli tutaj te eksperymenty różnego typu były prowadzone. Małpy. Dobrze, że to nie mlaskacze. Ta. Świetliki tu też nie są. No, może tak się wczuli w te badania, że sami zamienili się w małpy. Szukajmy dalej, to coś znajdziemy. Może. Może i coś znajdziemy. O, kolejny dyktafon. Posłuchajmy. Cztery palety aparatury laboratoryjnej zapakowane, gotowe do transportu. Teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z nami zrobić. Mówią, że zarażoną partię trzeba uśpić. Sadi Pearl Chickman 231. Kolejny nieśmiertelnik. Dobra. Przesuwamy się dalej. Powoli. Co tu jest? A, śrubki. Słabo to wygląda. Kolejny dyktafon. Nie łudź się, nie znajdziesz świetlików. Wszyscy odeszli. Serio? No co ty? A ja nie żyję. Albo wkrótce zdechnę. I mam nieco czasu na przemyślenia. Bywały lata, kiedy czułem, że jest pieprzony projekt, to tylko marnowanie. Nie mogę tego dłużej ciągnąć. No dalej. Szukasz reszty? Cały zespół przeniósł się do szpitala Świętej Marii w Salt Lake City. Siedzą tam i wciąż ratują świat. Krzyżyk na drogę. Wiesz, gdzie to jest? Znam te okolice. To daleko? Kawał drogi stąd, nawet na koniach. Co? Świetliki? Na ziemię! Co to kurwa za jedni? Nieważne. Wiemy, dokąd iść. Spieprzajmy stąd. No. Niedobrze.
Ojejku. Dobra. Nie sądziłem, że on tak szybko tutaj... Ojejku. Nie sądziłem, że oni tak szybko tutaj przybiegną. Przecież przed chwilą byli na dole. Dobra. Pomalutku. Dobra. Nie wiem, co lepsze, czy ta siekiera, czy to. Tutaj nic nie widać. No dobra, powolutku. Powolutku, powolutku. O, są. No chodźcie. Tam siedzi? Nie ma go tu. No chodźcie, przecież tam rzuciłem bombę. A oni nie chcą. No i co? O, Eli strzela nawet, patrzcie. No nie! Dobra. Podnieśmy tą bombę, dobra. Czy tu jeszcze jakieś towarzystwo jest? Nie ma. Czy coś zostawili po sobie? No nie! Strzelaj, dobra, Eli. Ja się akurat wziąłem za przeładowywanie. Oj, 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 oj! Dobra. No nic, weźmy apteczkę. I wytwórzmy jedną, dobra. Jasne, co tu przełączyć? Dobra, niech będzie to. Weźmy tą siekierę. Tu nic nie ma, ale ta muzyka mnie niepokoi. Powiem wam. Nie wiem dlaczego, ale nie podoba mi się to. Dobra, schodzimy. Niby tu nikogo już nie ma. Dobra.
Tu jeszcze jeden jest. Jeden jest i tyle. Dobra. Przejdźmy tędy. Tak. Dobra. Czy coś miał? Nie. Puchy. Dobra, no trzeba iść tam, no co? Tutaj nikogo nie ma? Nie ma. O nie! O kurde! Muszę ci pociągnąć. Okej. Dobra, gotowy? Raz, dwa, trzy! Teraz! Dostań się do konia. Okej. Nikogo nie widzę. Chodźmy. Joel, jak tam? W porządku. Nic mi nie jest. Nic mi nie jest. Dasz radę przejść? Tak. Okej. Jezu. Szybko, szybko! Kurwa. Widzę cię. Dobra. Ty zostajesz tu. A ja go zajdę z boku. Eli! Zabiłeś moich przyjaciół, dupku. Wyłaś. Załatwimy to w przyjemniejszy sposób. Ach, ty matko. Cholera. Musimy cię stąd zabrać. Przestań spieprzyć, Joel! A teraz chodź! Szybciej! Nikogo nie ma! Idziemy! Dobrze ci idzie! Dasz radę! O rany! Chodź, pomogę ci. Nie. Możesz iść? Tak. No to idź do chuja. Chodź. Jest wyjście. Jeszcze tylko trochę. Uda ci się. Hej. Hej. Joel! Za tobą! Co? Ojejku! Eli! Dzieciak ma broń! Kurwa, uważajcie! O kurwa! O kurwa! Ty mały gnoju! Joel! Chodź! Wstawaj! Chodź, złap mnie! Dobra, idziemy.
Przysięgam, że jak cię z tego wyciągnę, zaśpiewasz mi koncert. Nie zapomnij. Czekaj. Otworzę drzwi. Nie śpiesz się. Chodź. No chodź. Co jest? Kurwa! Chodź. Weź, przyprowadź konia. Dobra. Nasza dosiąść? Idź. Chyba uciekliśmy. Joel? Joel? Joel! Wstawaj! Wstawaj! Powiedz mi, co robić! No dawaj! Musisz wstać! Joel! Nie wystarczy nam na długo. Zostań tu. Gdzie poszedłeś? No ale polewanie na jelenia to już będzie, czy tam na sarenkę, nie wiem co to było, to już w kolejnym odcinku. To tyle ode mnie, zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.